Gdybym powiedział wam, że w kościele jest osoba, która nie za bardzo zna Pana Boga, nie jest dostatecznie blisko przy Panu Bogu. I ja wiem, kto to jest. Może nie będę pokazywał palcem, ale czy wiecie, kogo miałbym na myśli? Macie kogoś tak przed oczami? Kto by to mógł być? Kto za mało zna Pana Boga? Tak nie za bardzo się do Niego jeszcze zbliżył. No to powiem. No ja oczywiście. Ale ty też. W gruncie rzeczy każdy z nas. I ktoś może powiedzieć, no ale ty mnie nie znasz, powoli. No siebie może troszkę tam znasz, to możesz powiedzieć, ale co tam wiesz o mnie? Jak możesz powiedzieć, że ja jestem niedostatecznie blisko Pana Boga? To prawda, nie znam twojego życia, tym bardziej nie znam twojego serca. Ale jeśli czytamy dzisiaj całą liturgię słowa, a przede wszystkim Ewangelię, to odkrywamy bardzo ważną rzecz. To, że Pan Jezus objawia uczniom Piotrowi, Janowi, Jakubowi swoją chwałę, czyli coś, czego nie widać na co dzień, ale coś, co Chrystus ma z natury, bo jest Bogiem, ma naturę, jak Kościół nas uczy, człowieka, to jasne, no, stał się człowiekiem, abyśmy mogli z nim przebywać, rozmawiać, widzieć go jako człowieka, ale nie przestał być Bogiem. Ma naturę Boga cały czas. Tyle, że ta natura jest, możemy powiedzieć, schowana, tak jak schowane jest Jego bóstwo w Najświętszym Sakramencie. Wierzymy, że nie jest to tylko jakiś symbol, ale jest to żywy Pan, jest to Jego ciało, czy w Eucharystii Jego ciało i krew, ale bóstwo, Jego chwała są zakryte pod postaciami chleba i wina. No więc Pan Jezus, objawiając uczniom na chwilę, na moment swoje bóstwo, robi coś bardzo ważnego. Poza tym, że umacnia ich na czas męki, to odkrywa przed nimi, że to, co o nim wiedzieli do tej pory, to jeszcze malutko. To nie znaczy, że to jest złe, to nie znaczy, że trzeba to wyrzucić do kosza, ale oznacza to, że odkrywanie Pana Boga jest procesem, do którego jesteśmy wezwani, zaproszeni przez całe nasze życie. Aż do momentu naszej śmierci jest to naszym zadaniem, aby odkrywać coraz głębiej, coraz bardziej Pana Boga, aby, powiedziałbym, walczyć o to, szukać Go, tak jak w psalmie przed chwilą pojawiły się słowa: szukam, Panie, Twojego oblicza, tak jakby chodzić po ulicy i szukać Pana Boga. Wszędzie tam, gdzie tylko jesteśmy, rozglądać się za Nim. I to oznacza właśnie, że nikt z nas dzisiaj, obojętnie kim by nie był, księdzem, zakonnikiem albo kimś bardzo, bardzo pobożnym jako osoba świecka, to na tyle, na ile zna Pana Boga, to wciąż za mało. Nikt z nas nie ma prawa powiedzieć, to ja już znam Pana Boga na tyle, że wystarczy. Nie, no już tyle lat chodzę do kościoła, się modlę, prawda? Takie inne modlitwy odmawiam. W ogóle jestem zupełnie dobrym człowiekiem. To jest cudowne i można by pogratulować, natomiast nie równa się to temu, że znasz Pana Boga wystarczająco. Bardzo ciekawie Łukasz umiejscawia to wydarzenie przemienienia się Pana Jezusa, o którym czytamy w dzisiejszej Ewangelii, w całości swojej Ewangelii. Czyli ten fragment jest w 9 rozdziale Łukasza, ale zobaczmy, co jest wcześniej. Choćby kilka prostych wydarzeń, których byli świadkami uczniowie Pana Jezusa. No to czytamy sobie, powiedzmy, od rozdziału 8, czyli rozdział wstecz. Zaglądamy, no i czytamy, że Pan Jezus już uzdrawia, a więc oni widzieli, że ma moc, że to nie jest zwykły człowiek. Jezus ucisza burzę na jeziorze, co kończy się arcyważnym pytaniem uczniów. To kim on właściwie jest? Skoro nawet pogoda, żywioły, jezioro, burza są mu posłuszne. No myśmy myśleli, że już coś tam o nim wiemy. Ale kiedy widzą Jezusa, który mówi do jeziora w czasie burzy, milcz, ucisz się, i jezioro natychmiast cichnie, to oni mówią,
to kim on jest właściwie? To nie jest kimś, o kim myśleliśmy do tej pory, chociaż już wiedzieliśmy, że to ktoś niezwykły. Dalej Pan Jezus wyrzuca złe duchy, które z wrzaskiem wychodzą, mówiąc, ale czemu nas wyrzucasz? Jezus w ogóle z nimi nie dyskutuje, mówi, wynocha, to nie jest twoje miejsce, wynoś się. I złe duchy odchodzą i ludzie, w tym uczniowie, patrzą ze zdumieniem. Dalej mamy może najmocniejsze wydarzenie, kiedy Pan Jezus wskrzesza zmarłą córkę Jaira, tego człowieka, który był przełożonym synagogi. I uczniowie tych trzech najważniejszych, Piotr, Jakub i Jan, którzy dzisiaj są na górze Tabor, są tego świadkami. Wskrzesić osobę? To nawet tak historycznie to jest coś niepojętego, bo w Starym Testamencie rzeczywiście zdarzyły się dwa wskrzeszenia. Dokonał tego prorok Eliasz i potem jego uczeń Elizeusz, ale to było dobre 800 lat temu. Mówimy oczywiście o momencie, kiedy Pan Jezus żył na ziemi. Więc czegoś takiego nikt nie widział. Więc wskrzeszenie człowieka to nie jest coś takiego zwykłego. Więc uczniowie już to widzą. Potem Pan Jezus wysyła ich, dając im swoją moc, żeby głosili słowo, uzdrawiali, żeby wyrzucali złe duchy, żeby dokonywali cudów. I oni to robią własnymi rękami, mocą Pana Jezusa. Wracają zachwyceni. Potem Pan Jezus rozmnaża chleb, karmiąc tysiące ludzi, mając zaledwie kilka chlebków pod ręką. No i na koniec jeszcze święty Piotr wyznaje, no ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, kiedy Jezus pyta, a za kogo wy mnie uważacie? I potem właśnie Jezus bierze uczniów tych najbliższych na górę Tabor i tam się przemienia. I nagle okazuje się, że to, co wiedzieli o nim do tej pory, to jest nic. A widzieli już niezłe rzeczy, o których my dowiadujemy się tylko czytając. A jednak to, co Jezus pokazuje im na górze Tabor, to jest coś o wiele więcej. Co to znaczy? To znaczy, że Pan Bóg ma dla ciebie o wiele więcej, niż ci się zdaje. Jeśli mówimy sobie, no tak, ale czy Pan Bóg tutaj pomoże, czy On da radę, czy Pan Bóg może coś zrobić, to odpowiedź jest jasna. Nie tylko, że no tak, Bóg może to zrobić, ale odpowiedź jest taka. To znaczy, że ty nie znasz Go, jeśli zadajesz takie pytania. Nie odkryłeś jeszcze mocy Pana Boga, jeśli pojawia się w twoim sercu wątpliwość. Ale to też nic dziwnego. Przypominamy sobie grzech pierworodny, który dokonał się w raju. Adam, Ewa, pojawia się wąż. Co robi wąż? W co uderza? Co chce zniszczyć? Ano, pierwsze słowa, które wąż kieruje do Adama i Ewy, to są takie. Czy rzeczywiście Bóg powiedział... Diabeł uderza w słowo Pana Boga, albo inaczej, w to, na ile my się go trzymamy. Chce przeciąć więź mojego serca ze słowem Pana Boga. Chce, żebym przestał słuchać słowa, żebym uznał, że słowo Pana Boga nie jest wiarygodne. Czy to prawda, że Bóg coś takiego powiedział? To się przecież nie trzyma kupy, to jest bez sensu. Jeśli Bóg to powiedział, to ten twój Bóg to taki za mocny nie jest. Jakby był mocny, to takie rzeczy by się nie działy. Jakby Bóg naprawdę był Bogiem i jakby kochał, to na pewno nie dopuściłby do tego czy do tamtego. W ten sposób diabeł podważa autorytet Pana Boga w naszym sercu i prowokuje nas do myślenia, a to ja podejrzewałem to cały czas. Coś tak mi mówiło, że rzeczywiście z tym Panem Bogiem to nie tak do końca jest wszystko jasne. No to tak, ja wiem. I w ten sposób Adam i Ewa, kuszeni, chwytają się kurczowo swojego własnego widzenia, rozeznania, swoich myśli, swoich interpretacji. I Ewa za chwilę mówi, faktycznie ten owoc, którego Pan Bóg nam zakazał jeść, jest bardzo piękny i widzę wyraźnie. Tam jest napisane i zobaczyła, że ten owoc nadaje się do zdobycia wiedzy. Mówi, nie, no to muszę go zjeść. I tak diabeł kusi nas do grzechu, odciągając nas najpierw od Słowa Bożego. Dlatego Pan Jezus, ukazując uczniom swoją chwałę, nie tylko pokazuje, czy przypomina, że jest Bogiem, nie tylko umacnia ich na czas męki, która już wkrótce nastąpi,
ale także przypomina im, że Pan Bóg ma o wiele więcej niż nam się wydaje. Jest kimś o wiele więcej niż dzisiaj wiemy. I naszym zadaniem nigdy nie jest się zatrzymać w odkrywaniu Go, ale cały czas do Niego iść. Cały czas odkrywać Jego moc, Jego chwałę, Jego piękno. I zobaczcie, jak kończy się dzisiaj ta Ewangelia, kiedy Piotr z Janem i Jakubem budzą się, bo tak się zdarzyło, że przysnęli. Co prawda nie jeden to moment w Ewangelii, kiedy drzemią w ważnym momencie, no ale niech im będzie. Kiedy nagle się budzą, nie bardzo rozumieją, co się dzieje. Ale pojawia się wtedy głos Ojca, głos Pana Boga z nieba, który mówi: to jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie. I dzieje się to w momencie, w którym pojawia się obłok, który wszystko zasłania, w którym nic nie było widać. Są w jakiejś ciemności, można powiedzieć. Na tyle jest to dla nich zaskakujące, że jak czytamy, zlękli się. Są przestraszeni, kiedy znaleźli się w tym obłoku i nic nie widzą. Ale ten głos mówi w tym momencie: nie martwcie się, bo to nie wzrok będzie mówił wam, co się dzieje, ale wasz słuch. Macie kierować się tym, co słyszycie. A tym, co słyszycie i czego macie słuchać, jest moje słowo. Jest słowo, które będzie mówił do was mój Syn. Jego słuchajcie. Zatem, kiedy trzymamy się słowa Pana Boga, wtedy Go odkrywamy coraz bardziej. Wtedy poznajemy Go. Wtedy możemy też pozostać wierni, posłuszni Panu Bogu. Tak jak posłuszny jest dzisiaj Abram w pierwszym czytaniu, kiedy Bóg mówi: wyjdź ze swojego namiotu. Abram już jest przez Pana Boga nieźle doświadczony, bo najpierw Bóg powiedział mu: wyjdź ze swojej ziemi ojczystej. Idź w nieznane, ale dokąd? A to ci pokażę później, jak wyjdziesz. Musisz zrobić pierwszy krok. Nie, no to tak, to nie. Ja bym chciał od razu wszystko wiedzieć. Kiedy, Panie Boże, do czegoś mnie powołujesz, no to muszę wiedzieć, co się stanie potem, prawda? Żebym nie podjął głupiej decyzji. Kiedy Pan Bóg mnie 30 lat temu powoływał do zakonu, żebym był franciszkaninem, no to jeszcze wtedy byłem za młody, żeby kombinować, co będzie dalej. Ale dzisiaj nie wiem, czy bym nie powiedział: Panie Boże, wszystko fajnie, ale co będzie potem? Czy na przykład będę prowincjałem za 30 lat? Czy będę miał jakieś świetne funkcje? A jakie rzeczy będę robił? A czy ludzie będą mnie lubili? No to już, jakbym wiedział o tym wszystkim wcześniej, to by mi było łatwiej podjąć decyzję, prawda? Ale Pan Bóg jest taki, że mówi: nie, nie, kochany. Decyzję to podejmujesz nie na podstawie tego, czy ci się podoba, czy nie podoba to, co będzie później, tylko na podstawie tego, kto cię powołuje. Ważny jest autorytet osoby, albo inaczej autorytet słowa, a nie to, co ty myślisz o tym, co będzie w przyszłości. I na tej podstawie idziemy za Panem Bogiem. Na tej podstawie jesteśmy posłuszni. Na podstawie mocy Jego autorytetu. Na podstawie mocy Jego słowa. To jest wiara. Wiarą nie jest odkrycie wszystkiego, co będzie w przyszłości i powiedzenie: aha, może być, to dobra, zgadzam się. To nie jest wiara, to jest kombinowanie. Nie w złym znaczeniu, ale takie kierowanie się tylko swoim rozeznaniem. Jeśli mamy naprawdę wierzyć Panu Bogu tak jak Abram, który uwierzył, jak czytamy w pierwszym czytaniu, no to musimy iść za Nim niejako w ciemno, na podstawie Jego słowa właśnie. Ale kiedy Abram wychodzi z ziemi swojej czystej, idąc do Kanaanu, kiedy dzisiaj wychodzi z namiotu w noc, siedzi w swoim bezpiecznym, ciepłym, znanym sobie namiocie, a Pan Bóg mówi: nie, wyjdź na zewnątrz, to dopiero tam go spotyka. Dopiero tam jego serce jest napełnione pokojem. Dopiero tam niejako staje twarzą w twarz z Panem Bogiem. Kiedy Pan Bóg nas wyciąga z tych naszych miejsc, dobrze nam znanych, takich bezpiecznych po naszemu, a jest to dla nas zawsze jakimś niepokojem i wymaga to wiary, zaufania, to tam dopiero możemy Pana Boga spotkać. Tak jak uczniowie odkryli o wiele głębiej, kim jest Jezus, gdzieś na osobności, na górze dosyć wysokiej. Więc jeśli Pan Bóg ciebie gdzieś prowadzi w jakieś nieznane, w trudne miejsca, jakieś doświadczenia, może jesteś dzisiaj w sytuacji niepokojącej i nie mam na myśli nawet sytuacji ogólnej, oczywistej, niepokojącej wojny czy wciąż jeszcze pandemii, ale
przede wszystkim tego, co dzieje się w nas samych, w naszych sercach, w naszych domach, to jeśli Pan Bóg prowadzi cię w nieznane, to uchwyć się mocno Jego słowa. To słuchaj tego, co ci mówi. I pozwól się tym słowem prowadzić, a na pewno zaprowadzi cię Pan Bóg w miejsca, które są absolutnie niesamowite. Miejsca, w których będzie można poznać Go jeszcze bardziej. A to daje nam prawdziwą nadzieję. Niech Pan obdarzy was pokojem.